Będę chciał z Państwem podzielić się pewnymi refleksjami, które właściwie impulsem do ich przedstawienia jest to, co słyszałem już na tej konferencji. Między innymi z znakomitym wystąpieniem księdza kanonika. Proszę Państwa, o cywilizacji łacińskiej można by oczywiście mówić bardzo wiele i obszernie, ale byłby to pomysł szalony, aby starać się powiedzieć wszystko. I na pewno nie będę tego próbował, zwłaszcza, że sama koncepcja cywilizacji heksakonecznego jest, jak się domyślam, w tym gronie powszechnie i dobrze, dogłębnie znana. Nie będę przeto mówił rzeczy, które wydają się tutaj właśnie znane. Ograniczam je zresztą pod tym względem również i tytuł referatu, który ogranicza się do sprawy ustroju politycznego. Chciałbym w związku z tym spróbować Państwu przedstawić, tak jak mnie się to rysuje, sposób przejawiania się czy dochodzenia do tych zasad, które określamy mianem cywilizacji łacińskiej w pewnym przebiegu dziejowym. Nie ma to jako pewną taką wstępną metodologiczną uwagę. Chciałbym tutaj podkreślić szczególnie jedną zasadę, którą dla Państwa, którzy Konecznego czytywaliście, jest bardzo, bardzo istotna w tym sposobie myślenia. To znaczy, że cywilizacja tam nie zna i nie uznaje a prioryzmu ustrojowego także, prawda? To znaczy tego a prioryzmu, który u innych często określa się mianem konstruktywizmu, prawda? To znaczy, że przychodzi prawodawca i wymyśla ustrój, który ma być oparty na odrzuceniu tego, co było, na rzecz doskonałego konceptu, na rzecz tworu rozumu spekulatywnego. To jest właśnie coś, co stanowi dokładne przeciwieństwo tych metod, którymi rządzi się cywilizacja łacińska. Właśnie Koneczny podkreślał ten a posteriorizm. I nie dlatego na kanwie tej koncepcji cywilizacji zainteresowała ta możliwość, którą tutaj chciałbym wedle swoich umiejętności jakoś przedstawić. To znaczy, jak to się właśnie rodziło. Rodziło się właśnie w sposób, można powiedzieć, naturalny i organiczny. Co jest poniekąd oczywiste. Ludzkość nie mogła czekać na to, aby się urządzić w społeczność polityczną, społeczność obywatelską, aby nie mogła czekać na to, aż zostanie wymyślona jakaś utopia, teoria. Utopia jest dopiero tworem już dojrzałej, a raczej może przykwitającej cywilizacji. Jeżeli spojrzymy na dzieje najodleglejszych społeczeństw politycznych, czyli tych, które powstały w dorzeczach wielkich rzek, na Bliskim Wschodzie, na obszarze Mezopotamii, na Nilu, na Syrii i tak dalej, na Nilu, Egipt, to można by zauważyć, że podstawowe
pierwszych społeczeństw politycznych było przekonanie o tym, że one reprezentują prawdę. Tylko pytanie jest o to, jakiego rodzaju to jest prawda. Otóż, aby odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju to jest prawda, trzeba zauważyć, że świat ten, świat pogański, świat politeistyczny, był światem, który nie zna rozdziału między sferą naturalną a nadnaturalną, nadprzyrodzową. Nie zna, innymi słowy, podziału na to, co immanentne i to, co transcendentne. Jest jeden wszechświat, w którym istnieją i bogowie, i ludzie, i który wyłonił się w toku jakiegoś procesu kosmogonicznego. No są różne mity, które kosmogoniczne, które, prawda, opowiadają, jak to było. I w związku z tym ta prawda, której reprezentantami są twórcy tego społeczeństwa politycznego, prawda, tych społeczeństw egipsko, asyryjsko i tak dalej, jest prawdą, którą możemy określić mianem prawdy kosmologicznej. Władca, despotos, prawda, faraon i tak dalej. Władca jest najczęściej synem Boga, prawda? Na przykład władca babiloński jest synem Marduka i od niego jest albo jego wcieleniem i od niego otrzymał władzę. Skoro wszystko jest w jednym kosmosie, prawda, to wówczas ta władza jest władzą absolutną, władzą, która nie może mieć granic. Innymi słowy, w ten sposób właściwie każde społeczeństwo polityczne, które tam powstawało, było z natury rzeczy intencjonalnie imperium. Wszechświat musi należeć do całego, znany oczywiście wszechświat, znany danej społeczności, musi należeć do jednego imperium i jest część imperium. I to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że w sferze ideologii jakby, to nie jest ważne, czy jakiś obszar chwilowo rzeczywiście należy, czy nie należy do tego terytorium. To jest nieistotne. To jest jakaś, no, jakiś błąd, jakaś pomyłka, jakieś przeoczenie. Ale należy, bo powinien należeć. W ten sposób ta prawda kosmologiczna prowadzi do tworzenia, właśnie jak powiedziałem, imperium i to imperium musi być całością, musi być całym znanym światem. Wszyscy muszą być poddani władzy tego despoty, który jest owym wcieleniem czy synem Boga. I ten sposób myślenia, jest to w gruncie rzeczy pierwsza wielka teoria polityczna. Choć oczywiście nie była to teoria stworzona tam przez kogoś, wymyślona jako pewien koncept, ale pierwsza wielka teoria polityczna, która w gruncie rzeczy, proszę Państwa, trwa do dzisiaj. Bo czymże innym, jeśli nie na przykład imperium kosmologicznym, czyli takim, które uważało, że jest reprezentantem prawdy kosmologicznej, było imperium sowieckie. Prawda? Przecież tam był ten sam rodzaj argumentacji, że w gruncie rzeczy cały świat powinien należeć, a w związku z tym można powiedzieć już w jakimś zamyśle należy, prawda, do tego imperium. I na przykład była przecież to znana teoria, że ze Związkiem Sowieckim nie można prowadzić wojny legalnie. Prawda? Każda wojna ze Związkiem Sowieckim, to nieważne, kto pierwszy napad, to są takie burżuazyjne przesądy, prawda? Każda wojna jest buntem, ponieważ wszyscy są poddanymi. To nieważne, czy aktualnie, czy potencjalnie są poddanymi. Ale proszę Państwa, w gruncie rzeczy ta sama prawda kosmologiczna leży u podstaw tego, co się tworzy dzisiaj, to znaczy u zasady nowego światowego porządku. Tylko są nieco inne, prawda, jakby wartości ideologiczne tam podłożone, to demokracja,
na pierwszym planie. Ale tu w gruncie rzeczy również mamy przykład prawdy kosmologicznej. To znaczy, jest to objawienie w postaci demokracji, prawda? I wszyscy powinni je przyjąć. Skrupulatnie, jak wiemy, się co roku ONZ ogłasza takie statystyki, ile na świecie jest państw demokratycznych, a ile niedemokratycznych, prawda? Przecież to jest właśnie jakby plan strategiczny, prawda? Pokazywanie postępów. To jest tak, jak sztabowcy sobie na mapach ustawiają chorągiewki i tutaj już dotarły nasze wojska. No i to jest to samo. Tu chorągiewka, tutaj zwyciężyła demokracja, a więc należy to już do imperium demokratycznego. A tu jeszcze nie, no to trzeba będzie wysłać ekspedycję karną, międzynarodową policję, prawda, która ukaże przestępcę niedemokratyczną. I otóż, proszę Państwa, przeciwko tej najstarszej i, jak widzimy, wciąż żywotnej koncepcji politycznej powstała, i to na przykład Erich Fegelin, który jest takim, nie ukrywam, moim maître à penser, uważa za największy, można powiedzieć, cud w dziejach politycznych człowieka. Mianowicie gdzieś mniej więcej około V wieku przed Chrystusem. I to właściwie w kilku miejscach świata. Ale najsilniej w Grecji na pewno. Choć również ślady tego możemy widzieć w refleksji proroków starotestamentowych u Jeremiasza czy Ezechiela i na innych paru miejscach również. Rodzi się inna radykalnie przeciwstawny temu pogląd. Rodzi się mianowicie pogląd, że owszem, społeczeństwo polityczne jest rzeczywiście reprezentantem prawdy, ale tę prawdę pojmuje się zupełnie inaczej. Jest to prawda, której ośrodkiem, zanim ją nazwę, chcę powiedzieć tyle, że jest to prawda, w której centrum Pytajczyc istnieje już nie kosmos w znaczeniu fizycznego wszechświata, ale mikrokosmos, jakim jest człowiek. Możemy go nazwać kosmionem, prawda? Każdy człowiek jest kosmionem znajdującym się w jakimś oczywiście punkcie tego makrokosmosu, czy kosmosu po prostu. A my powiedzielibyśmy dzisiaj, choć Grecy tego pojęcia jeszcze nie znali, to jest łacińskie właśnie pojęcie, my powiedzielibyśmy dzisiaj, że centrum tej prawdy jest osoba. Jest osoba, indywidualny, psychofizyczny byt ludzki. I ta osoba jest właśnie tym dualistycznym bytem, w którym to bycie istnieje jakby uporządkowanie wewnętrzne, prawda? Istnieje właśnie to, co niższe, czyli ciało, i to, co wyższe, czyli dusza. I w obrębie duszy również istnieje to, co niższe w duszy i to, co wyższe, a więc właśnie ściśle duchowe. To już Grecy, jak wiemy, w dialogach z dialogów Platona, takich jak Platon, dowodzili nieśmiertelności tej duszy. I wówczas, kiedy centrum przesuwa się z kosmosu, przesuwa się do wnętrza, do człowieka, to następuje zupełnie radykalne odwrócenie tej perspektywy i zupełnie radykalne odwrócenie rozumienia prawdy. Ponieważ prawda jest w duszy, w tej najgłębszej, najwyższej, bo pojęcie głębi i wysokości właściwie, można powiedzieć, w wymiarze duchowym są synonimami. Tam jest właśnie prawda. Odnoszenie czynów, działań, myśli, oczywiście także do sumienia, do duszy. To człowiek jest centrum porządku politycznego. Kosmio, a nie kosmos. I w związku z tym rodzi się taka myśl o to, że w takim razie, jeśli to kosmion jest ośrodkiem, a nie kosmos, to w takim razie dobry porządek polityczny,
zaczyna się wprowadzać element wartościowania, prawda? Dobry porządek polityczny to jest taki, który odwzorowuje porządek duszy. Bo tak jak w duszy, jak w tej słynnej platońskiej metaforze o woźnicy, prawda? Jest ten biały i czarny rumak, prawda? Ten biały to rozum, ten czarny to namiętności, prawda? I w zależności od woźnicy, prawda? Kto będzie powoził i jak będzie powoził, prawda? W danym kierunku się ten rumak skieruje. I tak jak w duszy, w indywidualnej ludzkiej duszy, jeżeli będzie tam panować aleja, czyli prawda, jeżeli będzie panować tam dobro, piękno, jeżeli nad wszystkim, naczelną cnotą harmonizującą tę słynną, prawda, trójcę platońską będzie dike, czyli sprawiedliwość, to będziemy mieli do czynienia z właściwie ukształtowaną jednostką, z właściwie ukształtowanym człowiekiem. I dokładnie tak samo winno być z porządkiem politycznym. To znaczy, jeżeli będzie on właściwie uporządkowany, jeżeli panować w nim będą prawda, dobro i piękno, a cnotą naczelną i kierującą wszystkim będzie sprawiedliwość, a sprawiedliwość według Platona znaczy czynić to, co do każdego należy, to wtedy będziemy mieli do czynienia z właściwie ukształtowanym państwem, z właściwie ukształtowanym porządkiem politycznym, prawda? Będzie w nim panował ład. I tę ideę, prawda, ona jest wyrażana nie tylko w dyskursie politycznym, prawda? Bo jeżeli się patrzy tylko na dyskurs polityczny, to wtedy łatwo zobaczyć w Platonie, co na przykład uczynił Popper, jakby prekursora totalitaryzmu, prawda? Natomiast jeśli będzie się patrzeć z tej perspektywy, to znaczy jeżeli się uwzględni także jako wyjściową ideę ładu duszy i ładu państwa, i jeżeli się będzie czytać nie tylko to, co wyłania się z dyskursu, ale również obrazy, metafory, całą strukturę fabularną, to na przykład to właśnie będzie to zupełnie przeciwstawna perspektywa i dlatego nawet warto zauważyć samo osadzenie, pewną sytuację fabularną tego największego dialogu Platona o państwie, kiedy to Sokrates z uczniami się zastanawia, dokąd pójść na przechadzkę, no bo Grecy dyskutowali nie tak jak my siedząc przy stołach, tylko sposobem perypatetyckim, czyli przechadzając się, co zresztą zdrowsi. Zastanawiali się, dokąd pójść na przechadzkę, czy do Pireusu, czy do Eleusis. I to nie jest tylko wybór trasy turystycznej, ale w tym jest głęboki sens. Do Pireusu szło się z Aten w dół, prawda? Czyli tak jakby się zstępowało do Hadesu, do piekła. Pireus to był port. Port to jest rozgwar, to jest zgiełk tego świata, to są właśnie te wszystkie nowinki i te wszystkie błyskotki, którymi teraz znów nas mamy. Do Eleusis z Aten szło się pod górę, trzeba było wstępować. Eleusis to było miejsce, jak wiemy, misteriów, tajemniczenia. I w ostateczności idą oczywiście do Eleusis. Więc to jest właśnie ten wybór, pójść do Pireusu, czy pójść do Eleusis. Jeżeli tak się dochodzi do tak rozumianej prawdy metafizycznej, bo teraz właśnie już ją nazwę. To jest prawda metafizyczna, a nie prawda kosmologiczna. Ona uwzględnia to, co jest bytem. Nie ma bytu trwalszego, istotniejszego niż właśnie byt osobowy, prawda? Człowiek jest tym, można powiedzieć, bytem par excellence. Jest bytem, który istnieje i który wie, że istnieje. I to wtedy rodzą się i kolejne na ten temat intuicje. Kto wie,
czy może nie najpełniej wyrażają je w tej u początków jeszcze nie tyle teksty i jakieś traktaty, prawda, ale wielkie teksty literackie, zwłaszcza chodzi mi o tragedię grecką. Przyjrzyjmy się na przykład najstarszemu zachowanemu utworowi tragicznemu, jakim są Błagalnice Aeschylosa z około 490 roku przed Chrystusem. Tam mamy taką sytuację, że do Argos, miasta na Peloponezie, przybywa 50 błagalnic uciekinierek z Egiptu, które uciekają przed gniewem króla Eurytosa. I u stóp ołtarzy błagają one o pomoc. I ta sytuacja powoduje ten zasadniczy dylemat egzystencjalny, przed jakim staje władca Argos. Bo oto staje przed wyborem taki. Odesłać te błagalnice, odesłać władcy Egiptu i tym samym ocalić swoją społeczność polityczną, mieszkańców Argos, Argiwczyków, przed ich zemstą. Jest to, można powiedzieć, obowiązek władcy, prawda? Obowiązkiem władcy jest troska o bezpieczeństwo swoich poddanych. No ale odesłać błagalnicę znaczy popełnić największą zbrodnię, jaka w świecie antycznym mogła zaistnieć. Odepchnąć od ołtarza błagalnicę. Znaczy w takim razie sprzeniewierzyć się woli Bogów, a zatem w gruncie rzeczy także też przynajmniej potencjalnie narazić swój lud na kary. I oto władca Argos podejmuje w zasadzie najpierw już sam w swoim sumieniu, właśnie w swojej duszy. Odnajduje tę prawdę metafizyczną w swoim sercu. Podejmuje już w zasadzie decyzję, nie odejmie błagalnicy od ołtarza. Ale jednocześnie zwołuje on zgromadzenie ludu, przedstawia im sytuację, argumenty pro i kontra i prosi o przyzwolenie na podjęcie tej decyzji. Nie ukrywa przed nimi niczego. Mówi, ściągniemy na siebie gniew króla Egiptu. Nastąpi wojna. W tej wojnie wielu z was może zginąć. W tej wojnie możemy utracić naszą egzystencję, nasze państwo. Ale lepiej jest narazić się na gniew władcy doczesnego, niż narazić się na gniew Boga. I to prosi o to przyzwolenie, to po grecku jest peito. I ta właśnie zasada peito, owego szukania przyzwolenia, nie delegacji, jak chce nowożytna rusowska demokracja, prawda, która sobie wymyśliła teorię delegacji, ale przyzwolenia dla decyzji, która ma być podejmowana w świetle prawdy, dobra i piękna. Ta zasada przyzwolenia i szukania odpowiedzi we wnętrzu duszy, to jest, jak sądzę, pierwszy nazwany przejaw właśnie w tej pierwszej, tak akurat przypadkowo się składa z danego tragedii greckiej, pierwszy przejaw tego, co my nazywamy cywilizacją łacińską, choć oczywiście literalnie z łacińską jeszcze nie miało nic wspólnego, a raczej, ale właśnie jednak tej helleńskiej cywilizacji należy szukać jej początków. Tu jest ten pierwszy krok, ten początek, o którym powinniśmy pamiętać właśnie w tych dwóch rzeczach. W szukaniu odpowiedzi na pytanie o prawdę, jaką reprezentuje społeczność polityczna, władzie duszy, w zgodzie z pewnym porządkiem metafizycznym i jego politycznym ekwiwalentem, jakim jest zasada peito, czyli przyzwolenia. I moglibyśmy tutaj, przepraszam, ale przerzucę taki łuk ponad dziejami na chwilę i chcę Państwu zwrócić uwagę na fragment
właśnie dzieła Konecznego, które zapewne doskonale tu jest znane, to znaczy na ten fragment Logosu i Etosu, w którym Koneczny przypomina taki epizod z dziejów wojen polsko-krzyżackich, nie tej akurat wojny, która zakończyła, której ośrodkiem był Grunwald, ale nieco późniejszej, tej związanej z bitwą pod Wilkomierzem, kiedy to przy zawieraniu pokoju delegacja polska zażądała, aby pokój był, byśmy dziś powiedzieli, ratyfikowany, nie tylko zawarty przez władców, prawda, przez króla Polski i wielkiego mistrza krzyżackiego, ale aby był ratyfikowany przez Stany. Przez Stany Królestwa Polskiego i przez Stany Pruskie. Prawda? To oczywiście spotkało się z oporem Krzyżaków, no ale zwycięzca dyktuje warunki, więc zostało wyegzekwowane. Także to jest ta sama zasada, zasada peito, zasada przyzwolenia. I tu rzeczywiście potwierdza się to, że tę zasadę z kolei w krwiobieg już po chrześcijańskiej właśnie cywilizacji w gruncie rzeczy do Europy wprowadziło państwo Jagiellon. Dalej, w związku z tym pojawiało się, znów jesteśmy przy tragedii greckiej, znaczy nadal jesteśmy przy tragedii greckiej, u Sofoklesa mamy znów właśnie tę ideę, która, jak słusznie było zauważone w wystąpieniu księdza kanonika, zasadę wyższości prawa naturalnego nad pozytywnym. No, chodzi oczywiście o ten słynny spór między Antygoną a Kreonem przede wszystkim. Tu chciałbym sobie pozwolić na taką pewną dygresję, mianowicie jest faktem, że oczywiście prawo naturalne jako wzór i czy pierwowzór prawa pozytywnego w epoce właśnie demokratycznej jest odrzucone. Ale chciałbym zwrócić na taką rzecz uwagę, mianowicie na sposób, w jaki to się odbywało, bo on jest wielce pouczający dla wielu innych rzeczy, które mogą nas dzisiaj czekać. Mianowicie krokiem do odrzucenia prawa naturalnego w ogóle, co się dzieje dzisiaj, była sekularyzacja prawa naturalnego. Przecież myśliciele oświeceniowi, czy nawet jeszcze ich niektórzy prekursorzy, jak Grocjusz czy Pufendorf, oni nie odrzucali prawa naturalnego. Oni tylko powiedzieli, że należy rozerwać więź pomiędzy prawem naturalnym a prawem boskim, prawem wiecznym, ponieważ no właśnie na zasadzie tolerancji. Prawda? Nie wszyscy akceptujemy ten. Nie wszyscy tak samo wierzymy, więc trzeba poszukać tego, co jest naprawdę wspólne. No i zaczęło się szukanie tego, co jest naprawdę wspólne. I wymyślono, że w końcu, że tym, co jest naprawdę wspólne, jest rozum. Każdy człowiek jest istotą rozumu. Ale ten rozum pozbawiony był jakichkolwiek, by tak rzec, konotacji w doświadczeniu, w tradycji, w tym, co jest przekazane. W związku z tym od uwielbienia rozumu, ale rozumu jako właśnie wyabstrahowanego od tego doświadczenia tradycji i od uwielbienia tolerancji dochodzimy do pewnego zjawiska, które dziś jest nawet pewnym paradoksem, czego zwolennicy tego właśnie, co się nazywa polityczną poprawnością, prawda, a tego o wiele groźniejszego wirusa od HIV jeszcze, który nas dotyka, w gruncie rzeczy nawet nie zauważają, że właściwie podważyli swój pierwotny punkt wyjścia. Jeżeli pierwotnym punktem wyjścia było domaganie się swobodnej debaty, prawda? Swobodnej dyskusji, wymiany poglądów, to oni dziś właśnie w obrębie tej politycznej poprawności uniemożliwiają jakąkolwiek debatę. Bo jeżeli ja nie mogę wydać sądu, że coś jest dobre lub złe, prawdziwe bądź nieprawdziwe, piękne czy szpetne. Ponieważ wszystko jest tylko
równouprawnionym, indywidualnym sposobem bycia, prawda? Postępuję tak albo inaczej, myślę tak albo inaczej, prawda? Mam takie czy ani lub inne preferencje seksualne, prawda? To jest wszystko na tym samym poziomie i nie mogę wydać sądu, nie mogę powiedzieć, to jest właściwe, to jest niewłaściwe, no to to jest koniec, to jest śmierć wszelkiej debaty właśnie. To jest koniec tego, o co rzekomo w XVIII wieku tak walczono, czyli jakiejś swobody myślenia, wolności, wolności myśli. Ale wracając do naszych baranów, czyli w tym wypadku drugiego. W ten oto sposób, dzięki temu wynalazkowi tych dwóch fundamentów, o których mówiłem, to znaczy tej prawdy metafizycznej i odnajdowanej w głębi ładu, w głębi duszy, dzięki przyjęciu tego naczelnego właśnie można powiedzieć imperatywu, to znaczy tego, aby państwo było dobrym państwem, to powinni nim rządzić ludzie, którzy mają porządek w duszy. W ten sposób rodzi się właśnie teoria polityczna. Przy czym chciałbym bardzo, abyście państwo mieli w pamięci to zasadnicze rozróżnienie pomiędzy teorią a utopią polityczną. To są dwie różne, rzeczy. Utopia polityczna rodzi się w głowie właśnie tego rzekomego mędrca, tego oświeconego, który wznosi się ponad tłum, ponad zastane tradycje, obyczaje, bo są one nic nie warte w jego mniemaniu i wymyślamy, że teoria właśnie w klasycznym rozumieniu, czyli episteme politike, teoria jest właśnie tym aposteriorycznym uogólnieniem doświadczeń wspólnoty już egzystującej, bo najpierw jest byt, a potem myśl, prawda? Wspólnoty, która już istnieje jako zorganizowana społeczność polityczna. Ta wspólnota wyraża swoje ja, tę swoją prawdę, wyraża poprzez szereg symbolów i obrazów. Właśnie kilka z tych symbolów tutaj pokrótce analizowałem na przykładzie tych tragedii greckich. I teraz teoretyk, prawda? Mędrzec, filozof, teoretyk uogólnia te zasady, prawda? On daje im postać dojrzałego dyskursu. I to w gruncie rzeczy na dobrą sprawę uczynił dopiero Arystoteles. I w pełni dzięki, można powiedzieć, już ścisłemu przestrzeganiu owego koneciańskiego aposteriorizmu, ponieważ Arystoteles wychodzi po prostu od opisu, prawda? Od opisu istniejących typów ustrojów politycznych. I jak wiemy, wyróżnia kilka tych typów, przyjmując za podstawę dwa kryteria. To znaczy przyjmując kryterium po pierwsze podmiotowe, kto sprawuje władzę, czy jeden, czy niewielu, czy wielu lub ogół. I przyjmując właśnie to drugie kryterium, kryterium moralno-metafizyczne, to znaczy, czy ta władza jednego, niewielu lub wielu jest sprawowana dla dobra wspólnego. I w ten sposób, prawda, uzyskuje te znane pary. To znaczy, władza jednego ma tę dwojaką dobrą i złą postać monarchii i tyranii. Władza niewielu arystokracji jako dobrej i oligarchii jako złej. I władza ogółu politei, czy jak później niektórzy, ale nie Arystoteles, powiedzą demokracji, czyli tej dobrej. I demokracji dla Arystotelesa, a w innych wersjach ochrokracji, czyli rządów motłochu jako tego niedobrego. I w ten sposób mamy zbudowaną pierwszą typologię. I stąd już od tej myśli greckiej właśnie już jeden tylko krok do stworzenia tego, co w wymiarze politycznym nazywa się moim zdaniem cywilizacją łacińską i krok, który zarazem jest tym przęsłem pomiędzy
Grecją, a Rzymem. Otóż krok ten dokonał się w momencie, kiedy, jak wiadomo z historii, kiedy Grecja, jak i inne kraje znalazły się już w orbicie politycznego panowania Rzymian. I jak wiemy, wielu Greków, początkowo jako niewolnicy, ale bardzo wpływowi, tak się wyrażę, zaczęło zamieszkiwać już w samym Rzymie, w mieście Rzymie. I pośród nich był niejaki Polibios, zwany już z łacińska Polibiuszem, i on to właśnie spostrzegł taką rzecz, że oto typologia arystotelesowska daje się w znakomity sposób zastosować do ustroju Rzymu. Rzymu, chodzi o Rzym wczesno jeszcze republikański, można czy dojrzałej postaci republikański. Mianowicie, zdaniem Polibiosa, czy Polibiusza, jak to woli, Rzym w tej przynajmniej swojej fazie ustroju jakby zdołał połączyć wszystkie dobre pierwiastki wszystkich tych trzech ustrojów. To znaczy, że zachował ten dobry element monarchiczny, którego szczątkową wprawdzie, ale jednak postacią jest instytucja konsulatu, dwóch konsulów, że oczywiście przewagę ma w nim ten dobry pierwiastek rządów niewielu, czyli arystokratyczny w postaci Senatu Rzymskiego, i że wreszcie w rozsądnych granicach również istnieje ten pierwiastek ludowy, czego nazwijmy politeicznym, czyli demokratycznym, to już mniejsza o to. I w ten sposób oto Polibiusz pierwszy sformułował tę ideę, która, jak sądzę, jest fundamentem politycznym ustroju cywilizacji łacińskiej, mianowicie ideę tak zwanego rządu mieszanego, regimentum mixta. Rząd mieszany, to, czyli zmieszanie tych trzech, tych pozytywnych stron dobrych, wszystkich możliwych dobrych ustrojów, jest kwintesencją polityczną cywilizacji łacińskiej. I tak się zaczynają dzieje tej cywilizacji, które pokrótce tutaj chciałbym pewne jej przejawy wskazać. Otóż niewątpliwie czymś zupełnie zasadniczym jest przepojenie, dla nas szczególnie, jest przepojenie tej idei chrześcijaństwa. Nie chcę rozwijać dłużej tego wątku, powiedzmy, zainteresowanych mogę odesłać do takiego tekstu, który opublikowałem niedawno w Sprawie Polskiej pod tytułem Podnieś rękę Boże dzieciom. Ale chcę wspomnieć o rzeczy, która tam jest kanwą, prawda, mojego wywodu. To znaczy, że dla porządku politycznego, który powstał, kształtował się już pod tchnieniem chrześcijaństwa, rzeczą fundamentalną jest zmiana, która jest oczywista, prawda, różnica w pojmowaniu Boga między chrześcijaństwem a religiami naturalnymi. Mianowicie idea miłości jako tego podstawowego atrybutu Bożego. Prawda? Idea dla umysłowości greckiej zupełnie niezrozumiała, dlatego że miłość to w rozumieniu Greków pożądanie. Pożądanie czegoś, czego się nie ma. Gdyby Bóg miłował, to znaczy byłby niedoskonały, tak Grek rozumował, więc to nie byłby Bogiem. Albo przynajmniej jakimś bardzo niedoskonałym. I dlatego właśnie Ateńczycy tak lekceważąco potraktowali świętego Pawła, prawda? Bo on im właśnie mówił o Bogu miłości i to ich zraziło, powiedzmy. I teraz ta idea miłości, ona właśnie przepaja tę wizję
państwa, która rodzi się, trzeba tu dodać, w momencie o tyle bardzo szczególnym, że w momencie kryzysu tego antycznego społeczeństwa politycznego. Przecież nie jest rzeczą przypadkową, że święty Augustyn pisze swoje Państwo Boże w momencie straszliwej klęski, prawda? Rzym zostaje zdobyty przez barbarzyńców. Odnoszą się z tych kręgów, nazwijmy to patriotyczno-starożymskich, takie głosy, że, no, że to właśnie chrześcijaństwo winne potem kilkanaście wieków później oświecenie podejmie ten wątek, no już oczywiście z trochę inną intencją, prawda? I więc to jest moment, w którym zdaje się, że rozpada się i rzeczywiście rozpada się ta struktura polityczna, która no, w różnych postaciach istniała przez stulecia. I oto teraz pojawia się zupełnie nowa rzeczywistość, o której oczywiście tutaj nie mogę w szczegółach mówić. Natomiast co jest tym łącznikiem? Tym łącznikiem, ponieważ pamiętamy, że ostatnią postacią polityczną świata antycznego, społeczności politycznej świata antycznego jest monarchia imperialna, prawda? Czyli cesarstwo. Tym łącznikiem jest właśnie idea świętego cesarstwa. Sacrum Imperium Romanum. Tutaj nie tylko w referatach, ale i w dyskusjach było skądinąd wiele słusznych wypowiedzi na temat tego, można powiedzieć, bizantyjskiego schorzenia tej idei, zwłaszcza kiedy przejęta ona została z kręgu romańskiego do krąg germański czy teutoński. To prawda, że nastąpiło to można powiedzieć skrzywienie, że pojawił się właśnie ten taki element etniczny, prawda? Ten dodatek narodu niemieckiego, wprawdzie on nie był oficjalną nazwą, to dopiero w dokumentach nowożytnych XVI-XVII-wiecznych zaczyna się pojawiać, kiedy już idea Sacrum Imperium właściwie nie istniała. Niemniej jednak tak rzeczywiście było. Ale chciałbym tu zwrócić uwagę tytułem pewnej jednak obrony samej idei na dwie rzeczy. To znaczy, pierwsza to ta, że to, co się stało w Bizancjum, było właściwie poniekąd zbiegiem pewnych bardzo szczególnych okoliczności. Mianowicie, no był taki czas w epoce chrześcijaństwa, kiedy, jak wiemy, większość biskupów popadła w herezję, prawda? Konkretnie w Arianus. I wtedy można powiedzieć, że rzeczywiście na tych wielkich soborach, prawda, że rolę bardzo znaczącą w kierunku przywrócenia ortodoksji odegrali kajzarowie, prawda, czyli cesarze bizantyjscy. No, jeżeli ktoś już raz wejdzie w jakąś rolę, to potem mu trudno z niej wyjść, prawda? Samo przyzwyczajenie się do tego, że władca jest nie tylko, że tak powiem, namiestnikiem Bożym w sprawach doczesnych, ale również i poza doczesnych, no jest powinno nie tyle usprawiedliwione, co w każdym razie zrozumiałe. Druga jednak rzecz, to chciałbym podkreślić z całą mocą, że to, o tym się często zapomina, że idea cesarstwa, że pojęcie cesarstwa to nie było właściwie pojęcie w epoce i karolińskiej, i później to nie było pojęcie państwa w znaczeniu terytorialno-ludnościowym, prawda? Czyli no, w takim oczywistym dla nas dosyć. Cesarstwo to nie był obszar, prawda? Więc tu nie ma prawdy kosmologicznej. Cesarstwo, święte cesarstwo to była instytucja, prawda? Nie można wskazać granic cesarstwa, nie można powiedzieć, to jest cesarstwo, jest cesarz. Cesarstwo to jest instytucja cesarza. Z cesarzem mógł być król Franków, cesarzem mógł być książę Burgundów, cesarzem mógł być król niemiecki i tak dalej. Prawda? Żaden, zresztą ciągle przecież spotykamy na przykład w dziejach polsko-niemieckich stosunków wczesnego średniowiecza, dość taka istotna jest często informacja, że na przykład no,
szczęśliwie dla nas władca niemiecki musiał się wycofać, ponieważ akurat właśnie to nadarzała się okazja, żeby mógł się koronować na cesarza. Prawda? Bo on dziedzicznie był tylko królem niemieckim i tytularnie królem rzymskim. Prawda? I to nas szczęśliwie tutaj jakoś ratowało. Więc jest ta idea świętego cesarstwa jako instytucji, czyli po prostu jako drugiego obok papieża namiestnika Bożego na ziemi. I wszelkie, można powiedzieć, spięcia na tej linii nam znane, papiestwo, cesarstwo, one wynikały z tego nierozróżnienia tych zakresów, można powiedzieć, właśnie doczesnego i wiecznego. I trzeba to powiedzieć uczciwie i z jednej, i z drugiej strony, choć niewątpliwie częściej z tej strony cesarskiej. Ale oprócz idei sakrum, można tu jeszcze jedną rzecz ogólnie trzeba powiedzieć, że cywilizacja łacińska, chociażby właśnie z tej racji, że ona wychodzi od tej typologii wielości ustroju, że ona nie zna i na szczęście nie zna, trzeba to powiedzieć, jednego doskonałego ustroju. Prawda? Nie ma takiego wzorca jak słynny, prawda, metr w Sèvres, który można, wzorca ustrojowego, który można powiedzieć, to jest właśnie ten jedyny, który trzeba narzucić innym. To jest właśnie ta zasadnicza różnica społeczeństwa oparte o prawdę kosmologiczną, czyli w nowożytnej epoce to był właśnie narodowy socjalizm, to był komunizm i to jest demokracja liberalna. Te wszystkie typy ustrojów, właśnie te wszystkie typy mentalności politycznej mówią, jest jeden wzorzec, prawda? Państwo socjalistyczne, państwo rasistowskie, państwo demokratyczne i wszyscy muszą mieć taki sam, prawda? Inaczej są właśnie, inaczej są wrogie, prawda? Albo są instytucjami podludzi, albo są państwami burżuazyjno-klasowymi, prawda? Albo są totalitarne. Co niedemokratyczne, to totalitarne. Otóż w obrębie cywilizacji łacińskiej tego nie ma. Jest właśnie ten prawdziwy, można powiedzieć, pod tym względem pluralizm. Prawda? Jest rozmaitość odmian, prawda? I teraz właśnie już także to średniowiecze rodzi może największą w historii rozmaitość tych odmian, bo oto oprócz świętego cesarstwa, prawda? Oprócz tej idei uniwersalistycznej, jej ostatnim wielkim reprezentantem będzie Dante. Przypomnijmy sobie pieśń 31 chyba raju, w którym boskiej komedii, w którym jest ta wizja tronu cesarskiego czekającego na Henryka VII w Empireum, prawda? U podnóżka Empireum, w najwyższym kręgu, w kręgu niebiańskim. Natomiast oprócz tej idei cesarskiej, uniwersalistycznej, rodzi się inna idea. Idea monarchii narodowej. I tutaj szczególną rolę w tym chciałbym przypisać o strony, że tak powiem, intelektualnej szkole odrodzenia platonizmu w XII wieku, czyli tak zwanej szkole szartryjskiej, Szart, prawda, sławnej katedry. No tak, to już... Przepraszam, ale będę się starał już zwięźć. Otóż w tej właśnie szkole, która jest takim wielkim renesansem platonizmu, jeszcze przed arystotelizmem w średniowieczu, szczególną tutaj rolę przyznałbym uczonemu, z Anglii pochodzącemu, o czym świadczy imię Jan Salisbury, który właśnie pierwszy wyłożył to, co jest właśnie, można powiedzieć, istotą w ogóle katolickiego myślenia o społeczeństwie, katolickiej nauki społeczeństwa. Mianowicie ideę społeczeństwa jako organizm. Ona jest właśnie też jakoś wysnuta z Platona, ale tutaj w tej pełnej postaci ten organizm się rodzi, prawda? To istotą organizmu jest to, jest wzajemne uporządkowanie części, a jednocześnie podporządkowanie tak części wzajemne, że one służą całości, czyli temu, co nazywamy dobru wspólnemu.
No ale aby coś było uporządkowane, to musi być właśnie podporządkowane, czyli musi być element hierarchii. I ta idea społeczeństwa stanowego, których może być tyle, ile jest organizmów ludzkich, a więc nie musi być jedna uniwersalna monarchia. Mogą być właśnie społeczności narodowe, społeczności odrębne, lokalne, ale każda musi być uporządkowana hierarchicznie. Musi mieć swoją głowę, czyli władcę, musi mieć swój ośrodek jakby myślowy, prawda, no, mózg, tutaj to są te warstwy uprawiające pracę słowo nawet w tej epoce właściwie tylko duchowieństwo, to muszą być ręce, prawda, czyli które dzierżą miecz, a więc wojownicy, no i ci, którzy dostarczają dóbr materialnych, czyli kupcy i rolnicy. To jest naturalne właśnie społeczeństwo organiczne, ukształtowane tak jak organizm ludzki. A forma jego ukształtowania jest już właśnie rzeczą dowolną. I z kolei nawet w obrębie tego modelu organicznego mamy właśnie odrębne formy. Mamy ten najbardziej chyba doskonały wykwit monarchii dynastycznej, dziedzicznej, opartej o najściślej określone zasady legitymizmu, jakim jest monarchia świętego Ludwika, prawda? Monarchia kapetynków. To jest, powiedziałbym, jeden biegun, prawda? Ale właśnie chyba na przeciwległym biegunie tego mamy model polski. Mianowicie, ale tym, co wspólne, jest idea monarchii narodowej. Prawda? To jest to, co wymyślili, można powiedzieć, legiści na dworze Filipa Pięknego, że król francuski jest cesarzem w swoim królestwie. I tutaj, owszem, cesarz jest powiedzmy pierwszym w porządku, nazwijmy to takim godnościowym, prawda, jakimś, ale w obrębie państwa jest on suwerenny, ma swojego jedynego suwerennego władcę. I to samo, mniej więcej w tym samym czasie, bo kilkadziesiąt lat później, jest taki słynny zachowany dokument kanclerza cesarstwa rzymskiego, który oburzony, pełen oburzenia, pisze do swojego władcy, czyli do Karola IV, o wyniku dyskusji z kanclerzem korony Królestwa Polskiego, czyli ze Stytkiem z Mersztyna, w którym, jak mówi, ten zuchwalec dowodził, że król Polski jest równy wam, prawda, czyli cesarzowi, że na jego terenie jego królestwa nie ma innej władzy niż władza tego króla, a cesarzowi należy się jedynie pierwszeństwo, no takie tytułami. Natomiast o ile to łączy, to rozdziela pewien model już ustrojowy, i który znów chciałem króciutko z kolei opisać, analizując pewien symbol, tym razem ikoniczny. Mianowicie, może Państwo nieraz pewnie mieli przed oczyma taki drzeworyt z początku XVI wieku, a więc modelu właściwie ostatecznego ukształtowania się tej staropolskiej państwowości, który przedstawia polski Sejm. Jest to na tym drzeworycie ten Sejm ma postać koła, prawda? Koło, a więc linia, próg, ma w myśleniu, można powiedzieć, religijnym fundamentalne znaczenie, prawda? Próg pomiędzy tym, co sakralne i tym, co profane, przed świątynią, profaną. I w obrębie tego koła, prawda, w jego punkcie centralnym, najwyższym, jest tron królewski, prawda? Jak ramiona otaczają go od góry senatorowie, duchowni i świeccy, i od dołu stan rycerski, czyli izba poselska. To razem, te trzy stany, to się często o tym zapomina, nawet jeśli się mówi o, prawda, tezie Sejmu Polskiego. Sejm w rozumieniu polskim to nie to, co Sejm dzisiaj, prawda, Sejm jako izba poselska. To są właśnie te trzy stany. Król, arystokracja, prawda, czyli senat i naród, czyli w tym wypadku izba poselska. To jest polski rząd mieszany. To jest polskie regimentum mixte. I dlatego każdy, kto
myśli w sposób tradycjonalistyczny, czy będzie konserwatystą, czy narodowcem, to już kwestia takiej indywidualnej wrażliwości i wyboru określonego wątku tradycji, musi w swoim myśleniu ustrojowym do tej idei się odnieść. Prawda? Oczywiście, tak, wszystko musi być, nic nie trwa instytucjonalnie w tym samym dokładnie wymiarze, ale to jest ten wieczny archetyp. To jest tak jak w książce swojej o prawdziwy koniec Królestwa Polskiego napisał Ryszard Przybylski, prawda, że to koło sejmowe to jest ta wieczna tajemnica polskości.